Żadne dobre informacje dla powiatu mieleckiego i dla gmin powiatu mieleckiego, ponieważ 18 milionów trafi do naszego powiatu. To następne duże środki, to prawie będzie już razem z poprzednimi środkami w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to prawie 280 milionów złotych, które trafiło do powiatu mieleckiego i do gmin powiatu mieleckiego. Jeżeli chodzi o gminy popegeerowskie, to w tym rozdaniu 4 miliardy trafi do całej Polski, do 1300 ponad gmin w Polsce. To są następne duże środki, które zasilą budżety gmin, budżet powiatu, tam akurat nigdzie te PGR-y były, bo akurat nie ma wszystkich dzisiaj tutaj też wójtów, bo nie wszędzie akurat nie były PGR-y i w związku z powyższym te środki nie trafią do każdej gminy, tylko do połowy gmin, ponad połowy gmin w całej Polsce. Bardzo się cieszę, że te wnioski, które żeście Państwo złożyli, zostały też pozytywnie zaopiniowane i na takie inwestycje blisko ludzi, czyli inwestycje i drogowe, i kanalizacyjne, i dotyczące hali tutaj sportowej w Mielcu, bo to też na wyposażenie prawie 5 milionów złotych, czy też na u pani burmistrz, na salę gimnastyczną, tutaj u pana wójta, na też dom ludowy, też duże środki u pana burmistrza. No, u każdego te środki będą, na pewno będą służyły, tak samo i dla powiatu. Obydwa wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i pozytywnie rozpatrzone przez pana premiera. Także bardzo się cieszę i pewnie nie ma wszystkich, bo nie ma pana wójta Stuszowa i nie ma pana prezydenta, bo mają jakieś gdzieś akurat, do dzisiaj żeśmy tą konferencję z rana ogłaszali, bo to żeśmy wczoraj dostali informacje, no i wydrukowaliśmy te czeki. Duszów narodowy, bo to jest budowa nowego tego kompleksu, to jest akurat taka inwestycja, która nie dałoby się inaczej zrealizować. A tutaj to też bardzo ważne środki dla miasta Mielca. I tutaj proszę się nie obrażać, że wy macie mniej, bo Mielec dostał w tamtej edycji zdecydowanie mniejsze środki, a tu chodziło też o to, żeby też miasto miało pieniążki na zakończenie hali sportowej. Bo to będzie na wyposażenie hali sportowej, te 5 milionów złotych, a wszyscy będą z tego korzystali z powiatu mieleckiego. U nas jest 18 milionów, które trafia do naszego powiatu i to, co mówiłem dzisiaj na sesji, że w tej drugiej edycji to powiat mielecki dostał 108 milionów, a powiat jako cały, to mówię, powiat i gminy powiatu, a powiat dębicki z gminami 78 milionów. No to my mamy prawie o 50%, a tutaj prawie o 100% więcej. Także gratuluję. Myślę, że te środki się przysłużą samorządowcom, mieszkańcom i wszystkim. A teraz jak patrzę, jak jechałem dzisiaj do gminy Radomyśl na sesję, jak widziałem, jak ta pięknie szybko idzie budowa tej obwodnicy zachodniej, to serce rośnie i powiem szczerze, że wielu nam zazdrości, szczególnie posłowie, którzy tu przyjeżdżają, widzą, jak ten powiat mielecki się rozwija, to tak, ja mówię, że no zazdrość jest taką dobrą cechą, kiedy chcemy dorównać komuś, a nie chcemy, żeby go jakoś skrzywdzić. Także życzę wszystkiego dobrego. Edycja trzeci raz, trzecia edycja, budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kiełkowie, gmina Przedsław. Bardzo się cieszę, bardzo serdecznie gratuluję pani burmistrz.
otrzymane środki, za które w imieniu mieszkańców Kiełkowa bardzo dziękuję panu premierowi, panu posłowi Fryderykowi, każdej osobie, która się przyczyniły, są ważne dla mieszkańców Kiełkowa, szczególnie dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Kiełkowie, którzy no, nie mają sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, po sąsiedzku w Książnicach. U pana wójta Piątka sala już będzie do odbioru, natomiast no tutaj moje dzieciaki były bez tej sali. To jest nie tylko przebudowa sali gimnastycznej, tam będzie parę pomieszczeń, przebudowa otoczenia całej szkoły w Kiełkowie. I chcę podkreślić jeden fakt, że jeżeli jest mała szkoła, zdolne dzieci, należy w taką szkołę również inwestować, licząc, że będzie wysoki poziom nauczania, dzieci będą z miejscowości Kiełków uczęszczać, a może i z Książnic, panie wójcie, do mnie, do Kiełkowa, bo będzie wyższy poziom nauczania. Natomiast przede wszystkim ta sala będzie ogólnodostępna. I na tym mi szczególnie zależało, żeby mieszkańcy nie tylko wsi Kiełków, ale i otoczenia mogli na przyszłość niej korzystać. I bardzo się cieszę, że to wsparcie dla samorządu jest. Niedawno prawie 15 milionów udało się gminie Przedsław z Polskiego Ładu pozyskać. Te inwestycje przed nami, tu jest kolejne wsparcie. Bez tego nie zrobilibyśmy tych inwestycji. Jeszcze raz w imieniu mieszkańców Kiełkowa serdecznie dziękuję. Jaka była wielka radość z otrzymania tej inwestycji i zrealizowania tej inwestycji. Słychać było to, bo już chodzi o tam budowę kanalizacji. Także potem duże środki i pan wójt pewnie już będzie miał około 90% skanalizowane swoją gminę. Gmina Obwarzankowa, która bardzo ważna dla tak zwanego do zamieszkania, dla mieszkańców jako sypialnia miasta. Także panie wójcie, bardzo serdecznie gratuluję. Panie pośle, na pana ręce chciałem też podziękować panu premierowi za to, co dostaliśmy, bo dostaliśmy bardzo dużo. W tej chwili prawie 2 miliony to jest dopełnienie tego, o czym pan mówił przed chwilą. Wola Chorzelowska, zrobiliśmy kanalizację, a teraz w 100% będzie skanalizowana i doprowadzona kanalizacja do nowych terenów, które będziemy w tej chwili inwestować. Chciałem także podziękować tutaj za to, co dostał powiat, dlatego że rondo, które będzie budowane za te pieniądze, będzie służyło nie tylko mieszkańcom gminy Mielec, ale wielu mieszkańcom innych gmin. Jest to coś, co stwarza bezpieczeństwo i rozwiązuje problemy, jeśli chodzi o komunikację. Serdecznie, naprawdę dziękuję. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Czerni. Także bardzo gratuluję, że myślę, że też się te środki bardzo opłacają. Panie pośle, dwie drogi ważne w miejscowości Dąbrówka Osłowska i Bregusłowski, bardzo ważne zadania. Szanowny panie pośle, dzisiejsze dofinansowanie 1 764 000, jakże bardzo ważne w imieniu mieszkańców mojej gminy, a szczególnie miejscowości Dąbrówka Osłuchowska i Breniosłowski, w których zostaną zrealizowane przebudowy dwóch dróg o łącznej długości 100 km. Serdecznie dziękuję. Pan poseł zabiegał o te środki. Jestem za to bardzo wdzięczny, gdyż moi mieszkańcy prosili o realizację tych zadań inwestycyjnych i dzięki przychylności pana posła i przede wszystkim też pana premiera, pana Mateusza Morawieckiego, który finalnie podjął taką decyzję, że te środki zostaną przekazane dla naszej gminy. Będziemy mogli zrealizować te dwa odcinki dróg. Ale chcę też, panie pośle, szczególnie podziękować, bo o to też wspólnie zabiegaliśmy i walczyliśmy. Ten drugi wniosek, który pan poseł przekazał na ręce pana starosty, wniosek dotyczący przebudowy, remontu drogi powiatowej w miejscowości Trzciana i w miejscowości Dąbrówka Osłowska o długości 3 km. Jest to bardzo ważna droga,
która została dwa razy dotknięta przez powódź w 2019 roku i 2010 roku, gdzie ta droga była w większości, te 3 kilometry były pod wodą, po prostu były zalane. Destrukcja tych dwóch powodzi spowodowała, że nawierzchnia na tej drodze jest bardzo uszkodzona. Więc to jest też bardzo ważna inwestycja dla mojej gminy, dla mieszkańców, którzy korzystają z tych dróg powiatowych. Jeszcze wspomnę, że droga, która jest z tego dofinansowania dla gminy w Dąbrówce Osłuchowskiej w kierunku miejscowości Wampierzów, fizycznie będzie, to jest jeden układ komunikacyjny połączony z tą drogą powiatową, więc w kierunku przez las do Wampierzowa. Więc te dwa zadania powiatowe i gminne na pewno usprawnią i poprawią cały układ komunikacyjny w obrębie Trzcianej i Dąbrówki Osłowskiej. Jeszcze raz, panie pośle, za to serdecznie dziękuję. Proszę, że mogę tutaj wręczyć tego czeka. Na to, bo to ważna, bo tutaj też bardzo mocno mieszkańcy gminy Czerwin o to też zabiegali, żeby było to zrealizowane. Cieszę się, że to będzie zrobione. I dobrze, że w kooperacji. Wnioski, także na pewno będzie dobrze wykorzystane. A tutaj jeszcze zupełnie dla pana Józefa też wielka radość. Czyli my możemy razem iść gdzieś świętować. Także możecie dzisiaj świętować, bo to też duże pieniądze dla 793 tysiące. Też bardzo ważna inwestycja, bardzo też przez mieszkańców oczekiwana i cały czas o niej się mówiło. No i to też istotne, że to tylko 2 albo 5%. Bardzo niski wkład, tak jest, także bardzo dziękuję. Tak, trzeba powiedzieć, że prawie, że... za darmo. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, a przede wszystkim Panie Pośle, chciałem wyrazić duże zadowolenie, że mieliśmy możliwość złożenia dwóch wniosków. Zrobiliśmy to w takim porozumieniu tutaj z dwoma mieleckimi gminami, o czym już mówili moi przedmówcy, i myślę, że należy tu podkreślić to wsparcie pana posła w tym, żeby te wnioski zyskały akceptację. To bardzo ważne, że te wnioski wpisują się w potrzeby mieszkańców powiatu, poszczególnych gmin. Tym bardziej to, co przed chwilą pan poseł mówił, są w pewnym zespoleniu z wnioskiem gminnym, więc to szczególnie cieszy, bo to takie połączenie daje dobre inwestycje służące mieszkańcom powiatu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, zarówno w imieniu mieszkańców powiatu, i cieszę się, że to wspólnie z gminami jest nasz sukces. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No co ja mogę powiedzieć, jak przedmówcy wszystko powiedzieli. No więc ja tylko się przyłączam, panie pośle, pięknie dziękuję. W imieniu oczywiście swoim, ale przede wszystkim społeczeństwa, bo to jest pod 4 szkoły. Modernizację tych szkół prowadziliśmy wiele, wiele lat temu. One już nie są jakimś przykładem w tych miejscowościach, a zatem jak odnowimy elewację, jak poprawimy wygląd, to poprawimy również wygląd tych miejscowości. Naprawdę potrzebna inwestycja z własnych środków. Byłoby to niemożliwe. Jeszcze raz za wsparcie, za promowanie pięknie dziękujemy. No i prosimy jeszcze na przyszłość. Dziękuję pięknie. Chciał, panie wójcie, także serdecznie dziękuję za te środki. Także myślę, że się tam te środki spożytkujemy je tak, że naprawdę powstanie piękny obiekt i piękne centrum. Mieszkańcy też mocno to zabiegali z Wampierzowa. Zgadza się, bardzo pięknie. Panie pośle, ja powiem tak, piękną tradycję pan wprowadził tymi spotkaniami naszymi tutaj. Po raz trzeci już jestem u pana w biurze i jak tak spotykamy się z kolegami burmistrzami, wójtami na schodach do pana biura poselskiego, to zawsze wszyscy uśmiechnięci jesteśmy, bo wychodzimy no, z czekami, które są dość ciężkie, ale ciężkie są kalibrem spraw, które udaje się rozwiązywać. Tym razem przebudowa centrum miejscowości Wampierzów z rozbudową budynku komunalnego w Wampierzowie z placem rehabilitacyjnym. Kilka dni temu odbyły się 2-dniowe dni Wampierzowa, które zgromadziły tłumy
mieszkańców na tej uroczystości. Myślę, że w najbliższym czasie będą mogli korzystać z nowych obiektów, nowej infrastruktury. Bardzo serdecznie panu dziękuję za pomoc, za wsparcie. Jak tak na prędce liczyłem kwoty, no to przekroczyliśmy już w Wadowicach grubo ponad 10 milionów złotych dofinansowań w ostatnich kilku tygodniach, prawda? Więc to jest tempo, którego absolutnie nigdy wcześniej nie udało nam się osiągnąć. Cieszę się, bo w przyszłym tygodniu cieszę się z jednej strony, z drugiej mam troszkę niepokoju, otwieramy dwa przetargi na przebudowę infrastruktury drogowej z poprzedniego rozdania i oby nie były takie ciężkie, mam nadzieję, że podołamy. W każdym razie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za nieustanne wsparcie pana posła. Czeka was też ciężka praca i wasze zespoły, bo to pieniądze raz, a potem, żeby to dobrze było zrobione i zgodnie ze sztuką i to tutaj akurat nie ma dużego wkładu własnego, to też bardzo cieszy, ale to państwu dziękuję na państwa ręce, dla wszystkich pracowników radnych i wszystkich mieszkańców, ale też chciałem podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo bez jego mocnego zaangażowania to tych środków by nie było. Także tutaj panu Mateuszowi Morawieckiemu, premierowi, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.